prawie już w sumie od 9 miesięcy. Wydaje mi się, że bardzo duży progres zaliczyłam i sama z siebie jestem dumna. Nieważne, czy ja to wygram, czy to przegram. Dla mnie to jest ogromne, w ogóle ogromne wyrzeczenie to było dla mnie. Te treningi, jeszcze potem 2 treningi dziennie. No cieszę się, że jestem silniejsza, sprawniejsza. Ja biegać nie potrafiłam, słuchaj, jak się zaczęłam trenować. Więc to na pewno jest to dobre dla mojego zdrowia i zobaczymy. No, to jest bardzo fajne wydarzenie, fajne wspomnienia. No i zobaczymy, jak wyjdzie. Wspominasz, że są to pewne wyrzeczenia, a na przykład jeżeli chodzi o dietę, czy masz jakąś konkretną? Ojejku, ja teraz musiałam przytyć i jadłam strasznie dużo. Musiałam jeść po 2,5 albo 3 tysiące kalorii dziennie, a zjeść to w zdrowym jedzeniu jest naprawdę ciężkie, taka ciężka, ociążała się czułam. Bardzo dużo właśnie jakiś kasz, ryży, mięsa, jakieś, nie wiem, pudingi proteinowe, batony proteinowe, wszystko. No było ciężko, ale udało się tam nabyć troszeczkę. Więc... Już nie musisz przybierać, już masz osiągniętą tą wagę docelową? Nie, no ja bym mogła, bo mamy kategorię open i jakbym mogła przytyć więcej, to bym przytyła, no ale nie jest to takie łatwe. Zapraszam serdecznie do oglądania i subskrybowania kanału Przeambitni.